Już to babka mówi, można nagrać się, program. Co to jest? Program. Program. Niemierzona narzekali, że od kwietnia do właściwie końca czerwca prognoza pogody była jednostajna. Słonecznie. No to teraz też jest jednostajna, tylko w drugą stronę. Dzisiaj jadąc do pracy miałem wrażenie, że zapomniałem tornistra i już jest wrzesień i trzeba do szkoły wracać. Bo pogoda taka trochę jesienna. Szczegóły za chwilę. Jest szósta. Joanna Skrzypiec ma informację Dnia Polskiego Radia 24. Projekt ustawy o tak zwanym małym ZUS-ie w dzisiejszej agendzie prac rządu. Rozmowa o cyfryzacji, robotyzacji, startupach, czyli drugi dzień forum Wizja Rozwoju. W tym serwisie będziemy także na Łotwie. Za chwilę więcej szczegółów dla Państwa. Dziś o godzinie 10 zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. przygotowanym przez resort przedsiębiorczości i technologii projektem ustawy o tak zwanym małym ZUS-ie. Rząd ma zająć się także kwestią składowania odpadów. Jak informował wczoraj dziennikarzy szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, w tej drugiej kwestii po posiedzeniu Rady Ministrów ma się odbyć konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił dziennikarzom w Sejmie, że rząd przez kilkanaście ostatnich dni zajmował się problemem składowisk śmieci i płonących wysypisk. Teraz chcemy, żeby jak najszybciej przepisy zostały wprowadzone w życie, które uniemożliwią nielegalne sprowadzanie do Polski odpadów, które ukrócą szereg patologii narosłych w ostatnich latach. Minister Dworczyk wyjaśnił też, że chodzi m.in. o zmianę przepisów dotyczących tworzenia nowych składowisk. Po nowelizacji sprzed kilku lat w czasach kadencji, w której większość miała Platforma Obywatelska i PSL, przepisy zostały tak zmienione, że powstało szereg nielegalnych, półlegalnych albo legalnych i nienadzorowanych wysypisk. Stąd dzisiaj borykamy się z bardzo poważnym problemem, który musimy rozwiązać. Michał Dworczyk poinformował też, że na konferencji po posiedzeniu rządu zostaną przedstawione szczegóły dotyczące nowych rozwiązań oraz tego, w jaki sposób odpady trafiały do Polski. Dodał, że rząd zwrócił się do marszałka Sejmu o zwołanie dodatkowego posiedzenia Izby w tej sprawie. Odbędzie się ono jutro. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda z małżonką udadzą się po południu na Łotwę. Jutro rozpoczną oficjalną wizytę w tym kraju. Dziś zaplanowano prywatną kolację z łotewską parą prezydencką. Oficjalne powitanie i oficjalne rozmowy będą miały miejsce jutro. Jak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, wizyta związana jest m.in. ze świętem stulecia niepodległości Łotwy. To wpisuje się w cały program. Litwa, Łotwa i Estonia. Rocznicami naszego regionu, dlatego że to stulecie, które także my obchodzimy jako stulecie odzyskane przez Polskę niepodległości, jest w ogóle stuleciem państwowości w Europie Środkowej. I rzeczywiście cały nasz region świętuje swoje rocznice i po wizycie na Litwie, w Estonii teraz czas na Łotwę. Prezydent składa wizytę na Łotwie właśnie w kontekście stulecia. Prezydent Andrzej Duda zostanie jutro odznaczony orderem Trzech Gwiazd z łańcuchem, czyli najwyższym odznaczeniem państwowym na Łotwie. Spotka się także z premierem tego kraju, a także z polskimi przedsiębiorcami. Drugi dzień pierwszego forum Wizja Rozwoju to największa impreza gospodarcza na północy Polski. Eksperci, samorządowcy i politycy rozmawiają o problemach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. Wczoraj debatowano m.in. nad e-gospodarką, nowymi technologiami oraz wsparciem dla małych i innowacyjnych firm. Dziś te tematy będą kontynuowane. Pojawi się także kilka nowych bloków, m.in. polityka senioralna, mówi organizator wydarzenia Andrzej Michalak, prezes zarządu Fundacji Wizja Rozwoju. Mamy tutaj aż 9 paneli, w których eksperci będą rozmawiali o wpływie seniorów na polską gospodarkę. Ale oczywiście część bloków tematycznych będzie kontynuowana z pierwszego dnia, m.in. startupy. Będzie też na przykład kontynuowany temat związany z ekomobilnością. Eksperci będą debatować także nad cyfryzacją i robotyzacją, budownictwem i gospodarką morską. Mieszkańcy Radomia uczcili wczoraj wieczorem bohaterów czerwca 1976 roku. A tu mamy Warszawę, dziękujemy. W proteście przeciw ogłoszonym z dnia na dzień podwyżkom cen żywności na ulice miasta wyszli pracownicy największych zakładów pracy.